Tam, w dzisiejszym materiale chciałem wam pokazać, czym, jak rozróżnić spieki koksowe od spieków żużlowych. Są to zupełnie dwa różne rodzaje spieków i zupełnie inaczej z nimi trzeba sobie radzić, jeśli mamy już na palniku. Ale to oczywiście w całym materiale postaram się Wam umówić dokładnie, jak to wygląda, czym one się różnią, czym charakteryzują, e, czy można sobie w jakiś sposób poradzić w domowych warunkach i dlaczego tak naprawdę powstają u nas w kotle. Ale słuchajcie, na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Taki czerwony przycisk pod filmem, jak Wam się teraz wyświetla. Dajcie łapkę w górę, jeśli się podobają takie materiały. Myślę, że więcej zimą wam pokażę dokładnie na palniku, jak to rozróżniać, jak to wszystko robić. Zapraszam na stronę z ekogroszkami: co Też bardzo fajna nowa strona. Ale słuchajcie, przejdźmy do samego materiału. Jak możecie zobaczyć, mam tu dwa rodzaje spieków w tym momencie: te po prawej są to żużlowe, te po lewej są to spieki koksowe. I Czym się charakteryzują oba rodzaje? I też powiem wam, bo na worku producent podaje, że spikalność mamy zero. Ja wam gdzieś podeślę zdjęcia, o czym mówimy, czyli spikalność, tak zwana RI, mamy zero. No. Powiedzmy uczciwie, wiele producentów tak naprawdę albo wszyscy, którzy sprzedają ekogroszek, muszą sprzedawać go do 25 Ri. Tak ustawa mówi, ale powiedzmy uczciwie, do tych 17, 15, 20 eri jeszcze spalimy groszek, powyżej już nie. I w tym jest tak naprawdę bardzo duży problem. Ale nikt nie mówi o spiekach żużlowych. Nikt nie mówi, bo tak naprawdę tego żadna ustawa nie interpretuje w żaden sposób, ale są to spieki, to jest stopiony popiół. Jest to stopiony popiół, który tak naprawdę powstaje właśnie w różnych warunkach, ja zaraz wam to powiem, ale omówmy sobie najpierw spieki koksowe. Czyli spiekalność tak zwana RI, właśnie jak zobaczycie, zobaczcie, jest to spieczony, ale węgiel. On jest niedopalony, on jest spieczony. Jego, jeszcze jakbyśmy wrzucili raz do e, kotła, jego normalnie on się będzie palił. To jest spiek koksowy, czyli spiekalność jest tutaj dość wysoka, jak widać, dość mocno się ten węgiel nam pospiekał. To jest e, tak naprawdę przez wiele ludzi interpretowane, że ma niedopałki w popielniku. Bardzo często złe nastawy, jeśli mówimy, powodują niedopałki, ale tu ewidentnie widać, że mamy spieczone kawałki węgla. To nie jest e, jakiś o, coś takiego w popielniku, bo to mógłby być niedopałek rzeczywiście, ale jak już mamy coś takiego, ewidentnie widać, że to jest po prostu spieczony węgiel. I tu jest główny problem, że ta spiekalność Ri właśnie jest bardzo wysoka. I dlatego nam się węgiel spieka i powiem uczciwie, że jest bardzo ciężko wyeliminować spieki koksowe. Można sobie radzić z nimi w różnymi sposobami, ale najłatwiej to tak podnieść wiatr, podnieść wentylator, żeby dostał więcej powietrza nasz węgiel, wtedy w jakiś sposób zaradzimy, troszkę wydłużyć czas przerwy, skrócić czas podawania. Jeśli mamy jakiś tam sterownik, który jest e, nieautomatyczny, pracuje po prostu w zwykłym dwustanie, to naj, najłatwiej w ten sposób sobie radzić. Ale no, duży problem, bo myślę, że jeśli mamy bardzo wysoką spiekalność, to nic tutaj nie zaradzimy za wiele. Możemy jedynie troszkę złagodzić to, właśnie podnosząc wentylator, wydłużając przerwę, skracając czas podawania. To jest jedyny sposób. E, taki powiedzmy neutralny, żeby żeby sobie z tym radzić. Drugim sposobem, żeby sobie z nimi radzić dość mocno, to jest po prostu kupić węgiel, który ma bardzo niską spiekalność albo zerową Zbi zerowa spiekalność RI. E, to, co właśnie producenci podają, że jest zero RI, i rzeczywiście wymieszać, i w jakiś sposób sobie poradzimy z nimi, e, że on zacznie się nam spalać e, w jakiś rozsądny sposób. To jest jedyna tak naprawdę metoda. Na eliminowanie spieków koksowych, przepraszam, żadne domieszanie wapna, czegokolwiek przy spiekach koksowych nam nie pomoże. Tak naprawdę, tak więc tutaj jest bardzo, bardzo ciężko, żeby cokolwiek e, zaradzić, żeby cokolwiek mm, pomogło nam w e, kotle. Mówię, spieczony węgiel, jak sami widzicie, czarny, niedopalony, spieczony, odgazowany. To jest po prostu spiek koksowy, czyli węgiel jest skoksowany, a nie spalony. O. Jak możecie to zobaczyć, tu czy tu, sklejony po prostu węgiel ze sobą. Tak więc tak wygląda spiek koksowy. Żebyście zdawali sobie sprawę, najprościej go rozróżnić po prostu jako niedopałek węgiel. W popielniku to jest właśnie spiek, mówię, bo też niedopałek czysty to jest coś takiego. E, I tutaj powiedzmy, no wtedy to już ustawienia tylko. Ale jeśli mamy, już widzicie, że spieczone dwa kawałki, trzy, cztery ziarna ekogroszku. To jest spiek typowo koksowy i to tak on wygląda, żebyście sobie tutaj uświadomili, żebyście wiedzieli. Ale omówmy sobie spiki żużlowe, bo myślę, że 90% przypadków, co ludzie do mnie piszą, dzwonią, że mam spiki, to jest właśnie problem z tym. Koksowe rzadko się kiedy trafiają, tak więc ten temat już myślę, że jest omówiony, ale spiki żużlowe są, bym powiedział, chyba, że nie wiem, czy nie gorsze, bardziej uciążliwe, dlatego że jest tego dużo, dużo więcej. E, czym one się różnią? Jak zobaczycie, tutaj jest spieczony popiół. Jest to popiół, który się po prostu stopił, zlał się w taką jedną całość. Zobaczcie tu. Tu jest taki dość spory kawałek. O, moja dłoń, zobaczcie, jest tak. Tak więc to jest dość spory kawałek. Jak widzicie, to wszystko, to jest po prostu zlany, zlany popiół. W tym przypadku jest on bardzo twardy. O, ja go tam rozkruszyłem. Tutaj mamy Kolejny, przepraszam, spiek. One się dość błyszczą. One są błyszczące zazwyczaj. Jak możecie zobaczyć, o! Po prostu tu powstaje takie szkło, bym powiedział. <laughs> tak więc to jest spiek typowo żużlowy. Przyczyny powstawania właśnie spieków żużlowych e, są różne. I tutaj od złych nastawów zaczynając, tak naprawdę, po jeszcze, no, to jest też kwestia węgla, jaki mamy. E, bo. Wielu producentów, niestety, ale nie podaje nam takiego parametru, jak jest to podawane już na apelecie. Ja Wam pokażę zdjęcie, czyli temperatura topnienia popiołu. To jest bardzo, a to bardzo według mnie istotne i nie wiem, czy nie bardziej niż właśnie to podawanie RI, które jest. E... Powiedziałbym czasem zupełnie bez sensu, dlatego dużo dużo mm, Wam by powiedziało, jaka jest temperatura topnienia popiołu. Jeśli jest poniżej 1000 stopni, poniżej 800, bo już takie spotkałem, poniżej 900, to znaczy, że on ma dość dużą tendencję właśnie do topienia się tego popiołu i będą Wam powstawać spieki żużlowe, czyli spieczony popiół. To jest właśnie też jedną przyczyną, jeśli mamy taki ekogroszek, który ma tak niską temperaturę topnienia popiołu, to jest już główną przyczyną powstawania, ale też złe nastawy. Też jak e, zauważyłem, ktoś e, złudnie chce zaoszczędzić ekogroszek właśnie, wydłużając tą przerwę między podawaniami, skracając czas podawania, bo myśli, że e, zaoszczędzi, Bóg wie ile kilogramów ekogroszku dobowo, to jest złudne. Jedno, że mu więcej pali. Pali licho, ale powstają spieki. Dlaczego? Dlatego, że Popiół, który zamiast się wydostawać na zewnątrz retorty, na zewnątrz palnika, jaki mamy, on leży właśnie na tym złogu e, tego żaru e, i wtedy on się topi, bo on, on leży na tej wysokiej temperaturze, bardzo wysokiej e, i on się wtedy zaczyna topić. E, to jest szczególnie główną przyczyną, jak zauważyłem, e, że właśnie ludzie próbują zaoszczędzić, a tak naprawdę nie oszczędzają, a jeszcze sobie e, kłopotów e, się nabawiają, że tak określę. Tak więc to jest główną. Następną przyczyną jest też że zbyt duży wentylator. Zbyt dużo powietrza, że ten ogień nie jest taki dość spokojny, bym powiedział, tylko taki porwany jak spalnika rakietowego. To też po prostu wzmaga topienie się popiołu. Zresztą, wyższa temperatura na połniku więcej może być problemu, bo ten nawet węgiel, który ma wysoką temperaturę topnienia popiołu na poziomie 1100 pod 1200. Też jesteśmy w stanie spiec poprzez właśnie złe nastawy, poprzez to, że dajemy mu za dużo zdecydowanie wiatru. Szczególnie jest to zauważalne właśnie przy sterownikach jakichś takich dwustanowych, powiedzmy jak mamy regulację, przesło nie przesłony, tylko wentylatora, to jest dawanie wentylatora, jak zauważyłem, 70-80% w kotle, 19 na przykład kW, a co... I w moim przypadku jest to wentylator na poziomie 22-23% i już zaczyna się robić problem, jeśli mamy takie nastawy. Bardzo wysoki wentylator to jest główną też przyczyną powstawania spików żużlowych. I tak jak mówię, wielu producentów niestety nie, nie ma w ogóle takich informacji, nie robi takich badań właśnie na tąpliwość popiołu, co według mnie jest główną przyczyną i główną przyczyną jest głównie właśnie. Nie podawanie tych informacji, wielu producentów, tak jak mówię, nie robi w ogóle takich badań na tą temperaturę topnienia popiołu i też nie wiedzą, czy, czy on, on mogą powstawać spieki żużlowe. Większe właśnie, ludzie jak dzwonią do, do producenta, zauważyłem, mam panie spieki, a producent od razu, panie niemożliwy, bo ja mam spiekalność zero. Wielu producentów nawet nie wie, Czym się różnią spieki koksowe od żużlowych i producentów? Jeszcze jak producentów, a szczególnie jakichś takich mniejszych składów, które gdzieś sprzedają węgiel i w ten sposób to wymawiają, że pani, ja mam spiekalność zero, nie ma prawa się spiekać. No. Nie ma prawa się może spiekać koks, nie ma prawa się właśnie koksować węgiel, ale żużlować to jest zupełnie inne. I tutaj nie ma do znaczenia to, że on ma badania na spiekalność, bo mówię, temperatura topnienia popiołu to jest jedno, złe nastawy to jest na pewno drugie. Tak więc myślę, że zobrazowałem Wam w jakiś sposób. Czym je rozróżnić, w jaki sposób sobie mniej więcej z nimi radzić, żebyście też mieli świadomość, jak już do kogoś piszecie, czy mówicie, że macie spieki, to mówcie jakie te spieki, bo to jest głównie, bo na każde z nich trzeba inaczej, mniej więcej reagować. Przy takich, jak wspomniałem, przy spiekach koksowych jest to dość problematyczne, bo może się skończyć tak, że po prostu będziecie musieli domieszać węgiel, który ma spiekalność właśnie na poziomie 0%. I wtedy zaradzicie, tak? Więc to jest bardzo często, mówię, ustrzegajcie się węgli e, o bardzo mocnych, szczególnie mm, ospiekalności powyżej tych 20 już Ri. Tak więc to jest, czyli takich czystej wesołej na przykład, czystego Staszica, Marcel, gdzieś spotkałem, że ktoś robi kogryszek z Marcela. Tak więc to są węgle, które są bardzo wysoko koksujące same z siebie e, i przez to są problemy, ale Zaznaczę, po zmieszaniu na przykład z tym słabszym e, typu retopal, typu jakieś e, pochodne mamy bardzo fajny węgiel, który nam się nie spieka, będzie wypalał się bez mała jak w pyłek z papierosa e, i będziemy mieli e, mnie, wyeliminowane właśnie te spieki. Spieki żużlowe można jeszcze próbować domieszać wapna i rzeczywiście to pomaga, czyli domieszamy wapna i te spieki nam powinny częściowo być dużo miększe. I łatwiejsze do, do rozkruszenia, że nie powinny nam blokować retorty, bo to jest retorty czy palnika. Tak jak widzicie, to są dość twarde, spieczone, e, ciężko do rozkruszenia. Tak naprawdę nieraz już spotkałem, że blokują palnik i jest bardzo, bardzo duży problem w tym temacie. Słuchajcie, nie będziemy więcej się rozwodzić. Macie pytania, piszcie, komentujcie. Dajcie znać, co o tym myślicie, jaka jest Wasza interpretacja, jak Wy sobie radzicie z tym tematem. A ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Bardzo ważne. Konkursy już niebawem, tak jak powiedziałem, myślę, że będzie się dość mocno działo i zapraszam na oczywiście stronę całokamar.pl Słuchajcie, na dziś tyle. Trzymajcie się. Cześć!